Siemaneczko moi drodzy, ja nazywam się Surmi i w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak wygląda Energylandia podczas Magic Night, czyli nocą. Zanim w ogóle zaczniemy zwiedzać park Energylandię, to trzeba zjeść sobie posiłek i zjemy sobie naszego ulubionego kurczaka burgera. I najpierw na co się udamy, to na pokazy, bo są o godzinie 20:30 na strefie Extreme. Także zobaczycie sobie za chwilę urywki z tych właśnie oto pokazów. Są lepsze, jest o wiele lepszy efekt, BMW-czki sobie driftują, jeżdżą na dwóch bocznych kołach, dodatkowo mamy pokazy ognia, cały czas coś się dzieje, fajnie, naprawdę jest poświęcić to 30 minut podczas Magic Night i zobaczyć te pokazy, bo to są pokazy specjalne, jeszcze odbywa się taki pokaz o godzinie 22, warto, naprawdę warto, mega są, no bo w sumie nigdzie tego nie zobaczymy, tak naprawdę tutaj u nas w Polsce, dlatego warto się przejść właśnie na te pokazy, a my teraz idziemy sobie na waterpark, bo tam odbywa się dyskoteka. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. Baseny są bardzo fajnie oświetlone, dodatkowo mamy DJ-a, można sobie potańczyć, ludzie się tam bawią właśnie w wodzie, woda jest cieplutka.
Jest bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, leci sobie muzyka. CC jest zdecydowanie najładniej oświetloną kolejką, atrakcją, znajdującą się na Bajkolandii w Energyland. W sumie, tak szczerze, tutaj na Bajkolandii wszystko jest mega ładnie oświetlone i wszystko się mega klimatycznie prezentuje, jest naprawdę przesympatycznie. Ta strefa wydaje mi się, że jest najładniej oświetlona. Ty też tak dalej, David, uważasz? No, jest zarąbiście, mega to wygląda. O, jakie fajne kibelki! Chodź, David! Jo, jakie masz fajne kibelki! Ej, będziemy strzelać wodą. Jo, ale fajnie. Ej, daj mi piątaka. Co? No piątaka mi daj. To piątaka kosztuje, tak? Tak. Dawid, nie, nie gramy. Daj mi piątaka. Nie, do domu. Ale proszę. Do domu. No dobra, to cześć. Idę. Cześć. Do domu. Piątaka. Za kibelki. Żeby sobie poszczelać takimi kranikami. No daj mi piątaka. Miałeś iść do domu. Ale jesteś autem, muszę czekać na ciebie. A, to dobra. To poczekaj przed wejściem, okej? Okay? Elo. Za moimi plecami macie wizytówkę Energylandii, bo w sumie wizytówką Energylandii jest Hyperion. Space Booster i Zadra. Space Booster ma to do siebie, że jest wysoki, jest bardzo ładnie oświetlony, jest oświetlony na żółto, więc się rzuca. Bardzo fajnie też to widać na parku. Ogólnie dzisiaj i ogólnie podczas każdego Magic Night jest mega klimacik na parku. Jest tak spokojniej, nie ma słońca, jest tak ciepło, jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, bardzo fajna atmosferka. Bardzo fajnie można się bawić podczas właśnie Magic Night. Jeżeli wy byliście na jakimkolwiek Magic Night, to napiszcie w komentarzu i napiszcie również, jak się bawiliście i co wam się najbardziej podobało. Ja wam będę przypinał serduszka. Teraz możecie zobaczyć za moimi plecami drugą wizytówkę Energylandii, czyli Zadrę. Zadra wygląda przepięknie, jest bardzo fajnie oświetlona i ludzie, którzy jeżdżą właśnie tą drogą, tą stronę Oświęcimia, to oni dobrze wiedzą, jak ona wygląda, bo z drogi wygląda jeszcze lepiej niż tutaj właśnie z parku. Niesamowicie, naprawdę jest fajnie oświetlona. I teraz wam pokażę przejazd, bo w trakcie przejazdu wygląda tak. O, ale pięknie! A na samej Zadrze jest mega ekstremalnie. No i jak nie widzieliście tego filmu, to sprawdźcie sobie koniecznie u mnie na kanale. Test właśnie Zadry podczas nocy. Był ekstremalny. A Smoczy Gród wygląda tak. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up. Dzisiejszy odcineczek jest mega luźny. Pamiętajcie też o tym, że w sobotę i w piątek dodałem filmy. Jeżeli którykolwiek z tych filmów przekroczy próg 1000 łapek w górę do niedzieli do godziny 24, to w poniedziałek będzie kolejny film, potem jest maraton. Codziennie są teraz filmy, ale dzisiaj jest naprawdę luźny odcineczek. Ja się mega dobrze bawię. Chcę wam to pokazać po prostu, jak wygląda ta atmosfera. Mam nadzieję, że ją czujecie razem ze mną i że sobie wygodnie siedzicie w hotelu, czy gdzie indziej siedzicie. I czujecie ten chill, czujecie ten klimat. A Aztek sobie tam lata. Aztek też jest bardzo fajny. I może kiedyś się przejdziemy na niego podczas Magic Night. Ja się go boję za dnia. A w nocy nie wiem, co by się tam działo. Ale fajnie jest oświetlony, nie? Zarobiliście. Warto się też przejść na wieżę ciśnień podczas Magic Night, ponieważ są bardzo fajne widoki i możecie zobaczyć, jak właśnie ładnie wygląda park nocą. Ja wam teraz pokażę urywek, żeby wam to zobrazować. Podziwiajcie teraz widoki wieży ciśnień z Tsunami Drop. Tam jest dym z pokazów, tu jest dym z wulkana. Ekotacko, nie? Fajnie. Jest po prostu przepięknie. Sami mogliście to teraz zobaczyć. Wszystko widać fajnie. Bardzo fajnie. Idziemy sobie dalej zobaczyć, co tam jeszcze nas czeka w Energylandii. Mimo tego, że jest wszystko jest piękne. Wszystko jest, to jest piękna kraina. Idziemy. Za moimi plecami teraz widzicie trzecią wizytówkę Energylandii. Ten obiekt chyba widać najbardziej, bo nawet u Dawida z domu go widać, no nie Dawid? Widać go, widać te lampki, są one charakterystyczne. Jeżeli je widzicie, to znaczy, że widzicie Hyperiona. Kolejeczka jest ta bardzo fajna i możecie teraz zobaczyć jej przejazd w nocy. Wiecający widok! Ja pierdzielę, ale ciemno!
Naprawdę było na niej ekstremalnie, świetnie się na niej bawiłem. Ogólnie dzisiaj się świetnie bawiłem, mega klimatyczny dzień, ale jestem już mega zmęczony od tego chodzenia, od tej pogody, dlatego my uciekamy do domku. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć!